Właśnie sobie obejrzałem rozmowę Karola Paciorka z ojcem Adamem Szustakiem i tak stwierdziłem, tak do mnie trafiła jedna rzecz w szczególności, mianowicie taka, że a co jeżeli za tym wszystkim stoi Bóg? Za moją chorobą, za Martą i za tym wszystkim, czego ja, nie jestem w stanie zrozumieć w tej chwili. No nie? Co jeżeli za tym wszystkim stoi Bóg? No, w tym momencie byłoby pytanie do Pana Boga, dlaczego? Czy to było konieczne? Czy... No już mam odpowiedź. Tak, to było konieczne. To było konieczne i dobrze się stało, że zachorowałem, doświadczyłem tego, żeby być niepełnosprawnym. Dzięki temu otworzyłem się na zupełnie inną rzeczywistość niż ta, w której żyłem i byłem i w ogóle i sobie uświadomiłem tak naprawdę, że Bóg naprawdę wspaniale to rozwiązał wszystko. I ja jedyną rzecz, jaką z mojej strony muszę zrobić, to pojechać do Pana Boga i z Nim porozmawiać o tym. To znaczy adorację. Wiecie, no nie oszukujmy się, ale dzięki tej chorobie to między innymi zwróciłem się do Boga. Podczas kiedy wcześniej żyłem na zasadzie: dobra, Boże, jesteś, ale pozwól mi żyć swoim życiem, tak? To jest moje życie, ja chcę sobie układać je tak, jak mi się żywnie podoba. To nic, że to życie, które sobie układałem, jak mi się żywnie podobało, było w gruncie rzeczy do chrzanu. Bo nie ma co się oszukiwać, było do chrzanu. Więc nie potrafiłem w ogóle go sobie ułożyć. Ale dzięki temu, że zachorowałem, dzięki temu wszystkiemu, co mi się przytrafiło, dzięki temu, że poznałem Martę i w ogóle dzięki temu wszystkiemu, po pierwsze, ja się zmieniłem i to w ogóle nie do poznania. Jestem zupełnie innym człowiekiem niż byłem. I tu nie chodzi zupełnie o moją fryzurę, chociaż ona też się w jakiś sposób zmieniła. Ale tu chodzi o moją postawę, o to, jak co się we mnie zmieniło. Zmieniło się mnie między innymi to, że postanowiłem zrobić maturę i pójdę na studia. Jak również zmieniło się to, że uświadomiłem sobie, że seks to nie jest to, czego ja szukam. Nie, zupełnie. I tak naprawdę w gruncie rzeczy za tę chorobę, za całą przygodę związaną z SMM, ja Bogu jestem wdzięczny. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mnie w taki sposób doświadczyłeś. Pomogłeś tego nie robić. Dziękuję też Marcie za to, że mnie odrzuciła, bo pewnie bez tego też bym się nie zmienił. Może bym się zmienił. Dziękuję Lucynce. Lucynko, dziękuję Ci
za Twoją modlitwę i za Twoje msze święte, które w mojej intencji ofiarowałaś. To naprawdę bardzo wiele dla mnie znaczy. No, więc przypuszczam, że gdyby nie słowa ojca Adama Szustaka o jego rozmowie z Bogiem, kiedy Bóg do niego powiedział, to ja. Ale co ty? No to ja. Nie ty, tylko bracia. Nie, to nie byli bracia. To byłem ja. No właśnie. I może, gdybym pojechał na taką uczciwą adorację, której bym sobie nie przerywał jakimiś durnymi myślami, to może bym odkrył to, dlaczego mnie właśnie to spotkało. Chociaż ja sądzę, że to wszystko ma sens. I Bóg chce mi powiedzieć, że dobrze, w porządku. Marta, w porządku. Ty, cieszę się, że się zmieniłeś. Trochę ci pomogłem, ale udało się i to jest. No, chwała Bogu, nie ma co. I ta choroba, która mnie tak naprawdę zmotywowała do tego, żeby się uczyć. No bo pomyślałem, że bez przesady, głupi nie jestem, to mogę, prawda? To mogę. No właśnie. Więc jestem wdzięczny Bogu za to wszystko, co mnie spotkało. Za to, że Marta mnie odrzuciła. Może tak miało być właśnie. Może miałem to wszystko zrozumieć, pojąć i przekonać się, wysyłanie fotki swojego nie jest najlepszym pomysłem. Żeby nie powiedzieć, że jest fatalnym pomysłem. No właśnie. Może Bóg to wszystko tak ułożył? Jeżeli tak, to muszę przyznać, jestem genialny, ale to jest oczywista oczywistość, że jego mądrość myśli jego nad naszymi myślami, nie? I drogi jego nad naszymi drogami. Dlatego dziękuję Ci, Boże, za to wszystko, co mnie spotkało. Bo być może, i tu trzeba zaznaczyć, że to jest, graniczy z pewnością. To nie jest być może, to graniczy z pewnością, że w tym momencie, jak tak patrzę w przeszłość, której już nie pamiętam zbytnio, to widzę, że to miało głęboki sens. Więc Bogu jestem za to wdzięczny. A tymczasem, Martusiu, powiem Ci, Martusiu, jedną rzecz. Z przyjemnością prawdziwą przypojechałbym z Tobą do kaplicy w Gdańsku Głównym, gdzie odbywa się wieczysta adoracja. To znaczy, można przyjechać na godzinę 10, wyjechać o 22. Można tam przebywać po prostu multum czasu. Ja czuję, że ja różaniec w porządku odmawiam, to bardzo się cieszę, że go odmawiam. To jest dobre. Ale pobyć z Bogiem sam na sam, to jest to. Dlatego zapraszam Was i polecam Wam wieczystą adorację.
Jacek Zagórski. Trzymajcie się ciepło i bye. Pa, pa.